programowanie teraz. Tak. Czyli programowanie, normalnie jak programujemy, jak Masarłem o to mówi, to chwytamy szklaneczkę w dwie dłonie i wkładamy intencję, co tam chcemy tej wodzie dać. Tak jak on mówi, można wodę modlić się nad tą wodą, obojętnie jaka by to była modlitwa, efekt jest ten sam, kryształ kwitnie. Ten nasz kryształ, ja nic nie zrobiłem, po prostu nie miałem pieniędzy, żeby robić dalsze eksperymenty, ale ja bym, kurczę, porobił eksperymenty, modlić się nad tą wodą naszą, zrobić zdjęcie, co się dzieje z tym kryształem, żeby mieć taką dokumentację, puścić muzykę. Tutaj mamy, jest, gościmy w domu Janusza, Janusza, który jest artystą, muzykiem, gra na wielu instrumentach, pewnie nam coś zagra, może jak będzie czas, ale woda reaguje na muzykę. Robiliśmy taki eksperyment, postawiliśmy szklankę wody obok muzyki łobu-dubu i później mieliśmy porównawczo, co przed łobu-dubu, a co po łobu-dubu, co się zmieniło w wibracjach tej wody. To są bardzo ciekawe spostrzeżenia, co się dzieje z ludźmi, którzy wychodzą z koncertów filharmonii, tam nikt się za przeproszeniem po mordzie nie leje, a gdzieś z jakichś takich tam heavy metalowych to się tam różne rzeczy wydarzają, bo po prostu pod wpływem tych wibracji wibruje nam ta woda w środku, zmienia swą strukturę i później różne rzeczy się wydarzają. No więc programowanie wody to szklanka i wkładamy intencje. Ja to wszystkim zalecam, którzy do nas przyjeżdżają, niech sobie piją, niech sobie zaprogramują i pamiętają podziękować. Wdzięczność, miłość to są takie słowa, które powodują, że kwitnie ten kryształ wody. W ogóle kiedyś będę miał możliwość pokazania, jakie zdjęcia zrobiono tych kryształów. No to rzeczywiście są fantastyczne. Ale też w opisie napisali ci ludzie ze Szwajcarii, którzy te zdjęcia robili, że woda z uwagi na... Nie mogli robić standardowo zdjęć, bo ta woda, te zdjęcia się okazywały prześwietlone. Z uwagi na dużą energię tej wody po prostu musieli dostosować sposób robienia fotek do tego, co tam było na obrazkach. Także wybrali z 22 zdjęć 8 zdjęć, które mi przysłali. Ale możemy robić dalsze eksperymenty, jak ta woda reaguje na różne bodźce typu modlitwa, typu muzyka i jaka taka. Moglibyśmy zrobić sobie własne, bo to nie jest żaden majątek kupić sobie sprzęt do robienia zdjęć kryształów wody. Tylko, że system był taki przemyślny, że po prostu przyciął kurek z kasą i mamy. Więc innymi metodami musimy dochodzić do tego. Czyli to jest programowanie wody na użytek, powiedzmy sobie, własny, szklaneczka, programujemy. Na użytek publiczny to jest woda. Idziemy do źródła wody, stacja benzynowa, toaleta lub znajomego dom. Puszczamy wodę z kranu do tej wody. Do tej zaprogramowanej wcześniej. Może nie zaprogramowany, bo to jest woda naturalna. No dobrze, czyli do tej wody życia twojej. Wody życia. Puszczamy wodę i w tym czasie, jak się ta woda styka z tą wodą, wkładamy intencję, by wibracje tej wody przeszły do sieci. I po prostu wszystko mówimy, co ta woda ma tam mieć. Jeszcze tam niech sobie zrobi to, tamto i owamto. I teraz zakręcamy wodę. Możemy tą wodę wylać, wypić, wszystko jedno. I pobieramy już na nowo, co tam jest w tej wodzie. Oczywiście trzeba mieć na podorędziu metody radiesetów, jest u nas mnogość, można sprawdzić, co tam się dzieje w tej wodzie. Co tam się dzieje w tej wodzie. Oczywiście ja to robiłem tak, że jak zakopanem robiłem takie coś, to w kuchni szybko poleciałem do toalety, pobrałem z toalety wodę, a jest, dobra, poleciałem do sąsiedniego domu, mówię, przepraszam, czy mogę poprosić o szklankę wody, a oni mówią, kurde, spragniony jakiś, czy wam wody zabrakło, czy coś? Ja mówię, powiedziałem, proszę mi na szklankę wody, no, sprawdziłem, jest, później w centrum miasta, później gdzieś na obrzeżach, się okazało, że jest. Tak samo w Poznaniu, w jednej dzielnicy moja mama mieszka, tam zrobiłem, w drugiej dzielnicy mieszka mój brat, tam sprawdziłem, w trzeciej dzielnicy mieszka mój znajomy, też jest, a później, wiecie, to jest bardzo cienka lina, można popaść w oszołomstwo, w związku z powyższym trzeba zawsze mieć kogoś kontrolnego, bo ludzie, tak jak ja widzę z doświadczenia po tych ludziach, którzy do mnie przyjeżdżali, że jedni drugich się nakręcają, energia wali, wali, i to wszyscy się nakręcają i idą na tej fali nakręcenia i popadają niejednokrotnie w głupotę. Więc ja już bym nie chciał być głupi i popadać w głupotę, więc proszę wszystkich, którzy mają talent do tego, żeby to sprawdzić i weryfikować.
Bo tutaj to jest podstawa. No, jest podstawa. Diagnostyka, co z tego, co zrobiliśmy, co z tego wyszło, jaki efekt, żeby skorygować ewentualnie. Tak jest. Tutaj mi się bardzo podobało, jak Alek z Henkiem sprawdzają informacje, które uzyskali przy okazji innej okazji z innymi ludźmi, sprawdzali, czy to się pokrywa. I to samo tutaj. Jest metoda opisana przez naukowców, należy ją stosować, należy ją rozpowszechniać masowo, nawet naszym sąsiadom przede wszystkim, którzy, bo musimy szerzyć świadomość. Ja myślę, że ta świadomość się będzie podnosić, bo jak człowiek pije wysokowibracyjną wodę, musi coś gdzieś w nim dziać. Musi, nie ma siły. No i teraz to, co powiedziałem, mamy już tą wodę i tą wodę mamy do kąpania. Jeżeli macie odrębny ciąg wody zimnej i ciepłej, to można zrobić to samo, tak myślę, w wodzie ciepłej, żeby się kąpać jeszcze w tej wodzie. I wtedy jest cymes absolutny. Tu pijemy, tu jemy, tu posiłki, tutaj soczki rozrabiamy z tą wodą, a tu jeszcze się kąpiemy w tej wodzie. I to jest właśnie to, że całym ciałem chłoniemy to. Ale oczywiście możemy wkładać program taki, że to woda ma oczyszczać nas na wszystkich poziomach, bo na poziomie też i duchowym, energetycznym poziomie wszystko. No i to jest programowanie wody. Ale jest jeszcze inna rzecz. Miałem przed świętami 2 tygodnie temu pana Romana Plaskotę. Zachęcam, żebyście się zapoznali z jego stroną. Mieszka w Fabianicach. Wybitny facet, który bioterapeuta, który rozmawia z duchami natury, z roślinami, z nasionami. I onże, przywiozłem go do mnie i pokazał, zaczął mi mówić, bo ja przede wszystkim byłem u niego w domu. Patrzę, 92 lata mama. Jego mama, 92 lata. Przyszła do mnie młódka, wesoła. Mówi, że 79 jak miała, to była w Indiach sama. Nie? Na podróży? Podróży? Nie, pardon, 89 lat miała, była w Indiach. Czyli 3 lata temu. Tak. I on mi mówi, że oni codziennie stawiają miskę z wodą, zarówno koło jej łóżka, jak i koło łóżka. I on mówi w ten sposób, że on łączy, taką intencję wkłada, stoi miska z wodą, on nie miał wtedy jeszcze wysokowibracyjnej, tylko wodę zwykłą, bo podniosłem mu wibrację tej wody dopiero jak byłem u nich. I on to sprawdza, czy te wibracje się trzymają. Czyli mamy już fajnego człowieka, który sprawdza, czy tak jest, czy to nie jest jakiś świrek, tylko że jest fakt. I pani babcia wkłada intencję i też on, żeby ta woda w tej misce połączyła się z wodą w jej ciele, bo to jest taka sama woda w ciele, żeby się połączyła z tą wodą, która jest w powietrzu, bo oddychamy powietrzem, w którym jest para wodna, i żeby ta woda oczyszczała nas, ja to wkładam taką intencję, jak już mówiłem, regenerowała, oczyszczała, odmładzała, uzdrawiała, ale teraz wszystkie intencje możemy wkładać, bo to jest woda, która robi wszystko. I efekt jest taki, że babcia jest żywa, ma wysoką wibracyjność energetyczną, jest zdrowa i o to nam chodzi. System tak nas wpędził w taki zaułek, że po prostu jest wiele ludzi, którzy nie mają pieniędzy ani na lekarza, ani na leki. A te ostatnie pieniądze, które wydadzą na lekarza i na leki, się okazuje, że lekarz nie ma zielonego pojęcia o tym i uprawia zgaduj zgadule, na co człowiek jest chory i zgaduj zgadule, co mu zapisać. Czyli wydane pieniądze, efekt żaden. Przykład, moja mama, lat 93, mieszka w Poznaniu. Prosiłem Henka i Aleksa, żeby ubiegłej nocy pomogli jej, bo się okazuje, bardzo ją boli noga, nie uderzyła się, nic się nie dzieje. Ból niesamowity już od paru dni i po prostu odwiedziła wszystkich lekarzy, ortopedę, reumatologa, rodzinnego, zawadowali jej 15 zastrzyków i zero pomocy. Zero pomocy i zero poprawy. Czyli mamy wodę. Zaprogramować sobie wodę. Stawiać tą wodę na noc. Ja na przykład stawiam tą wodę na dzień. Cały dzień stoi. Nie tylko w nocy, ale i w dzień. Ta woda pracuje. Ta woda może stać w kuchni, w miseczce, żeby łapała te wibracje także i całodobowo. Znaczy nie tylko łapała, ale ja rozumiem to w ten sposób, no, że jak ona sobie leży, to jej wibracje oddziaływują na przestrzeń, tak, tak. I sama ilość tej wody powoduje rezonans z przestrzenią i ta, tak, przestrzeń się oczyszcza. Tak. Tak, tak. Bo ja to tak głęboko nie zgłębiłem, ale to myślę, że ludzie, którzy to słuchają,
zechcą zbadać ten problem, bo to jest dzisiaj jest wielka tragedia. Ani nie ma dojścia do lekarza, ani nie ma dojścia do pieniędzy, do leków. Leki są zatrute. Proszę, my namiętnie badamy z panem Józkiem Urbankiem od tej wody. Jak do niego ludzie piszą, żeby zbadać człowieka, to on każe przysłać zdjęcie. Leki dobiera się na przykład koenzym Q10. No, zalecamy koenzym Q10. Proszę, idziemy do apteki. Wszystkie koenzymy na ladę. I on miał zdjęcie. Aha. Okazuje, że z tych kurczę wszystkich koenzymów ten. A człowiek pójdzie i kupi. Tak samo antybiotyki. Zawsze jak idziemy do kogoś, sprawdzamy, czy antybiotyk jest właściwie dobrany. Jeżeli jest właściwie dobrany, to jest może jakiś efekt leczenia być. Ale jak jest niedobrany, wydane pieniądze, zatruty organizm, nic. Trzeba się rozglądać w waszej okolicy, jakichś dobrych ludzi, którzy się znają na radiestezji, bo to jest bardzo proste. Dobre, niedobre. Sprawdzić w ten sposób. Pomagać sobie w ten sposób. Bo wydajemy pieniądze na leki, które nam szkodzą. Dobra, wróćmy do tych nasionek. Bajkalina, opowiedz o tym. Już, aha. To pan Roman Plaskota, on mi powiedział, jak oni stosują tą wodę na noc do oczyszczania, ale też i powiedział, skąd on to wie. Bo to jest najważniejsze. Tak. On mówi, że dotarł do książki Kak leczyć siebiawa doi. Jest taka kniga, nie ma jej po polsku. Tam od Anastazji to są przekazy i szamanów syberyjskich, czy tam rosyjskich, jak leczyć wodą. I tam są opisane różne sposoby. My już tu podjęliśmy kroki, żeby taką książkę sprowadzić w języku rosyjskim. Tutaj się znajdą ludzie, którzy to przetłumaczą, rozdziały, żeby upowszechnić ludziom te metody. I to jest jedna z tych metod. I dzisiejszej nocy, jeszcze chcę powiedzieć, zastosowaliśmy taką metodę, że ja sprawdzałem, że wibracyjnie moja mama była ok. Wibracje osobiste podnoszą się. Woda już nie chce tak diametralnie spadać, wibracja, bo jeżeli człowiek jest chory, to wibracje tej wody spadają do dołu bardzo szybko. Natomiast wibracja tej wody, która obok sobie leży. Tak jest, tak bo jest. Czyli zassanie jest. Tak jakby. Jest, tak jest. Także trzeba tą wodę wylewać. Nie, zwierzęta zalecane, jeżeli są osoby bardzo chore, zwierzęta niech tego nie piją, trzeba to wylać do Matki Ziemi, niech ona to przetransformuje. Natomiast ja to robię w ten sposób, że jak był mojego takiego człowieka, który mi pomaga prowadzić kopalnię, najpierw 10 dni flał, później chorował. Więc mówię, no ale trzeba człowiekowi pomóc. Poszedłem do niego, się okazuje, Saigon energetyczny, niesamowity w domu. Minus 357 według takiej mojej skali, Józka skali, ktoś tam się może oburzać, bo to jest kwestia umowna, jaka to jest skala. Bejwisa, tak? Bo Wisa. Ale to są tabele mojego Józka, my na tych tabelach pracujemy, ktoś tam się oburza, że proszę pana, to takich nie ma wielkości. Nieważne. Coś przyjmujemy za 100 i badamy, czy to jest dodatnie, czy ujemne. Się okazało, że dom zagrzebiony, negatywna energia, żona śpi na jeszcze gorszym miejscu, on śpi na jeszcze gorszym miejscu. Ja im powiedziałem, nie ma szans na wyzdrowienie żadnych w takim środowisku. Ludzie bez pieniędzy nie pracują, dochodów żadnych, koniec, skazanie na śmierć. Więc ja mówię, słuchaj, masz wodę? Masz. Dobra, pokaż co masz w tym kranie. Podniosłem wibrację w kranie, zobacz, teraz już masz wodę w kranie wysokowibracyjną. Teraz postaw sobie dwie miski wody, jedną dla żony, jedną dla siebie. Przyjechałem za godzinę, zobaczyłem, co się dzieje z jego osobistą wibracją, co się dzieje z wibracjami wody. Przyjechałem po następnej godzinie, zobaczyłem, co się dzieje u niego, co się dzieje w wodzie. Czyli jego wibracje osobiste się podnosiły, bo miał kiepsko. Miał 4000 w skali Bowisa, to jest już taki kiepski. I widziałem, że już po tych 3 godzinach już się czuł bardziej ożywiony. I teraz już doszedłem do przekonania, że co 3 godziny muszą zmieniać wodę. Ja mówię, proszę, chcesz zdrowieć? Proszę bardzo. Co 3 godziny zmieniasz obydwie miski z wodą, wkładasz intencje, niech czyści się i ta przestrzeń, i te twoje ciało, i ta twoja sfera energetyczna. I okazało się, że na drugi dzień już była wibracja dodatnie w tym pokoju. On już przeszedł na wibracje dodatnie. Sprawdziłem, że leki, które mu lekarz zapisał, okazały się trafne. I chłopina wraca do zdrowia, już przychodzi, pomaga mi. I to trwało tam, powiedzmy sobie, ze 2 tygodnie, czy tam tydzień, już nie pamiętam, w każdym razie bez żadnych inwestycji, bez chodzenia, proszenia się jakiegoś NFZ-a, czy jakiegoś ZUS-a, czy jakiegoś innego, człowiek doszedł do zdrowia.
I tak zachęcam Was bardzo, wszystkich, jeżeli poczujecie tego bluesa, przekażcie to innym. Przekażcie to innym, dlatego że fiasko naszego systemu i to, że jest taka zgnilizna, stagnacja i że nieszczęścia się szerzą, że wszyscy ci, co coś wymyślą fajnego, wszyscy chcą z tego zrobić jakąś kasę. Nikt bezinteresownie, znaczy mało jest takich, którzy bezinteresownie puszczają w eter. Dobrze, wrzućmy to w czas przeszły, czyli tak? Nikt bezinteresownie nie działał. I to taki nikt czas bezinteresownie przeszły. Nie działał. Dobra. Teraz są, działają. Dobra, o tym coś możesz powiedzieć? To są tabele w skali Juska, to są tabele... Pokaż tak może bardziej. To są tabele... Czyli to jest taka elipsa. To jest taka elipsa, nie wiem skąd on to wziął, kto mu to dał. To jest elipsa, tu są w skali Bowisa 6800, to jest człowiek taki, który jest mniej więcej w porządku. I my patrzymy, wahadłem mierzymy, jak to jest. Oczywiście fachowców w tej dziedzinie jest całe mnóstwo, kontrowersji jeszcze więcej, ale my się tym nie przejmujemy, to jest ich prawda, to jest nasza prawda. Po prostu należy sprawdzać przy pomocy własnej skali, innej skali. Czyli każdy może sam sobie to opracować. Każdy może opracować i powiedzieć, aha, to jest 100, bo to jest mój wzorzec idealnego organizmu i jak my się mamy od tego wzorca w lewo, w prawo opracować skalę, żeby mieć skalę porównawczą. Ja na przykład też prosiłem pewnego pana wybitnego radiestety z Gdańska, bo nie miałem pieniędzy, żeby zbadać, co w tej górze kwarcu jest. Co tam jest? Jaki jest skład chemiczny tych kamieni? I mówię mu, czy pan mógłby to tak radiestezyjnie pobadać plastrami, poziomami? On, pewnie, że mogę, tylko że muszę mieć wzorzec, odniesienie do czegoś. Także jeżeli my tutaj w tych naszych badaniach, poszukiwaniach, coś przyjmiemy za 100, to wtedy patrzymy, jak to się ma w stosunku do tego 100. Na przykład znamy coś, sprawdziliśmy, to jest dobre, to jest 100. I teraz w stosunku do tego, jak to się ma nasze coś. Bo jeśli się coś porównuje, to z czymś, a nie, tak że jest. Coś jest lepsze. Tak, tak z czymś. Na reklamach. Ten tak. produkt jest lepszy, ale tak. do czego? No. Tak jest, to jest taka ściemka. No i teraz nasionka. To są nasionka, które ja normalnie tu noszę pod spodem, ale w związku z tym, że tutaj bym wyglądał trochę grubo, w związku z tym sobie to zdjąłem. I tutaj mam nasiona, które mi dał pan Roman Paskota z Pabianic. To są nasiona nostrzyk biały. To jest nostrzyk biały. On twierdzi, że to są nasiona, jedyna roślina, którą zna, a ma na przykład w Pabianicach na ogrodzie 5000 różnych roślin, ponad, że to jest jedyna roślina, która ma sole złota w sobie. Sole złota, bardzo korzystne. Związki złota. Tak, sole. Złoto ma w ogóle związki jakieś? Ale sole złota, on mówił sole. No to ja przyjąłem do wiadomości, że nie mogę z nim dyskutować. On to przyjął, on mi to powiedział. W dobrej wierze mi to dał, że ja to przy sobie nosił. Bo każde nasionko ma w sobie zawarty hologram rośliny. Czyli wszystko, co ta roślina robi, co się z nią dzieje, jak ona wykiełkuje, rośnie. On też mówi, że należy z roślinami rozmawiać, czyli z nasionami rozmawiać, poprosić ducha tej rośliny, żeby, też trzeba poprosić, wszystko trzeba poprosić, bo tutaj są prawa natury, które zostały zgwałcone absolutnie przez człowieka, który się uważa, że jest najmądrzejszy na świecie, a tu się okazuje, że pewne prawa natury myśmy to zdeptali. Nie szanujemy i należy do tego wracać, czyli z rośliną należy rozmawiać, żeby dała świetny plon, żeby ten plon służył nam. I on mówi, że gdyby powinni pszczelarze powinni sadzić nostrzyka i tam na przykład ule i miód z nostrzyka byłby rewelacyjny. Rewelacyjne właściwości uzdrawiające z nostrzyka. Także pszczelarzom należy takie wieści przekazać, niech oni... Pan Paskota bardzo chętnie się podzieli nasionami, bo on wszędzie, gdzie jeździ, to dzieli się tym, co ma. Wszyscy powinni się dzielić tym, co mam. Ja się podzielę z wodą, Alek się podzieli wiedzą i innymi działaniami energetycznymi. Dzielmy się. I teraz następne nasionko to jest tarczyca bajkalska. Tutaj mam ich niewiele, ale to jest roślina, też taka magiczna bardzo, że człowiek gdyby obcował z tą rośliną, korzystał z jej dobrodziejstw, to mógłby żyć nawet 250 lat. Tak. Czyli są różne fenomeny w roślinach,
Wszędzie są fenomeny. Tylko trzeba je odkrywać. W tym świecie zagonieni jesteśmy i po prostu nie mamy możliwości odkryć wszystkiego, więc trzeba skorzystać z takich niezwykłych ludzi jak pan Roman Paskota, jak pan Józef Urbanek, jak i Heniek i Alex, którzy tu nam odkrywają nowe rzeczy, no, żebyśmy naszą świadomość podnosili i zmieniali naszą ziemię. Z tego co wiem, to zażywanie tej tarczycy bajkalskiej powoduje odtwarzanie się komórek komórki mają jakiś cykl żywotności i ileś razy w ciągu życia ta komórka się odtwarza, jest to ograniczona ilość. No załóżmy, że okres takiego istnienia takiej komórki, załóżmy 2 lata, nie? Natomiast zażywając tarczycę bajkalską, pojedynczy cykl komórki się wydłuża wielokrotnie, chyba 6 czy 8 krotnie, czy coś takiego. Proces starzenia się opóźnia. Proces starzenia się wielokrotnie opóźnia do plus nieskończoności. Właśnie. No więc, proszę, tutaj nosimy tarczycę bajkalską i niech tam się opóźnia, bo mamy dużo do zrobienia. Tak. Dużo do przekazania. Myślę, że to wszystko już omówiliśmy. Czy coś jeszcze? Czyli tutaj UFO w kopalni mieliśmy tam, to już mówiliśmy na temat tego, czy istoty te w formie widzialnej czy niewidzialnej, czy one przybywają. Jeśli przybywają, to po co? Jeżeli czerpią coś, bo tutaj jak Państwo widzicie, a jeszcze o spiralach kwarcowych powiemy, jak widzicie z tych przekazów tutaj, co się dzieje, jak inne cywilizacje traktują nas ludzi jako dojne krowy, czy też owce do strzyżenia. I ja poproszę Aleksa, żeby zbadał, kto tu przybywa, jeśli w ogóle przybywa, co to czerpie z tego miejsca, a jeżeli czerpie, to pogadamy z nimi, jak wzmocnić nasz system, żebyśmy mogli tworzyć coś z tego, co się oni z nami podzielą. Bo jeżeli za darmo czerpią, tak jak za darmo wyzyskiwali energię ludzi, niszczyli ludzi przez tysiąclecia, w związku z powyższym, no, trzeba zrobić porządek w tym wszechświecie. Tu mi się bardzo podobało penetrowanie Marsa. Tu, ja mam dużo pomysłów takich, jak tutaj spenetrować jeszcze pewne systemy, rzeczy. Ja to miałem z tym do czynienia w roku 90, kiedy pan Krzysztof Jackowski jeszcze był początkującym jasnowidzem, ja go odwiedzałem. Miałem do czynienia z sesjami hipnotycznymi przy użyciu medium. Szukaliśmy przestępców, którzy byli uprzejmi obrabować do mojego znajomego. Mam nagraną 4-godzinną kasetę z takich sesji. Doszukaliśmy się pewnych rzeczy, ustaliliśmy pewne fakty. To jest moc niesamowita. Tylko jest jedno tylko, że ja nie wiem, czy to robiliśmy zgodnie z prawami kosmosu, czy zabezpieczenia, które wtedy ten kolega, który to robił, a ja byłem uczestnikiem, ja tam kamerowałem tylko, nagrywałem dźwięk, czy tutaj czegoś nie zawaliliśmy z powodu niewiedzy, bo tak jak Heniek prowadzi swoje sesje z Aleksem przez Skype i one się toczą, tak jak ja próbowałem 2 dni temu przez Skype przekazać pani mojej znajomej w Niemczech, jak programować wodę, kurde, nie dało się. Nie wiem, na razie powiedzmy. Ściany mają uszy i musiałem przekazywać instrukcje pisemnie, a nie słownie. Po prostu przyszło mi na myśl, że wy potraficie wyczyścić to łącze, żeby te ci, którzy chcą ingerować i zakłócać, że zostają u was zneutralizowane, a u mnie no, nie umiem. Więc, ale jest dużo do zrobienia. Temat do zbadania. Spirale. Spirale. Więc jeśli chodzi o wykorzystanie kwarcu, jeszcze powiem, że ja mam tam na składzie z 1000 ton albo więcej kruszywa kwarcowego. To kruszywo może być stosowane do budowania domu. Jeżeli ktokolwiek z was lub twoi z waszych znajomych budują dom, mają zamiar dom budować, no to trzeba oczywiście, będąc świadomymi, przestrzegać pewnych zasad, jeśli chodzi o pozwolenie, sił natury, na to, co tam robi, ale budując, trzeba wbudować, powinno się wbudować kwarc w fundamenty, czy w otoczenie obiektu.
żeby podnieść energetykę obiektu i otoczenia. Ten kamień oczyszcza. To jest pierwsze. Po drugie, piękną zrobiłem porcelanę. Porcelanę z tego kwarcu. Jeżeli ktoś spojrzy na to i powie, kurczę, jaki to chłam. A z tego chłamu została zrobiona piękna mączka, a zakłady porcelany stołowej w Lubianie zrobiły piękną porcelanę. Ja myślałem, że podczas wypalania porcelany, tak jak tej, że duże temperatury wchodzą w grę, że ta energia pójdzie gdzieś tam, nie? A tu się okazało, wiele osób badało, mam talerze, mogę dać do pomacania, badali tą energię tego, się okazało, że energia tego kwarcu nie zniknęła, ona tam jest. I oczywiście bardzo bym chciał, żeby zgłosili się ludzie, którzy mają talenta, tudzież możliwości, żeby tworzyli porcelanę użytkową. Dzbany, misy, do żywności, do przechowywania. Bo to kiedyś jadano ze srebrnych zastaw. A to podobno z użyciem tego kwarcu naczynia emanują energię srebrną, która to jest antyseptyczna, czyli tam zwalcza bakterie i inne, czyli bardzo prozdrowotna. To jest kolejne wykorzystanie. Kolejne wykorzystanie to jest, jak zmieni się to na mąkę, jest wielu takich, którzy twierdzą, że można to jeść jako suplement diety. Zajadać krzem. Nie mamy krzemu w organizmie. Ja nie wiem, jak to jest. Jak on się wchłania. Tego nie wiem. Przecież nie mam pieniędzy na badanie gdzieś tam w laboratoriach, ale możemy to stwierdzić, czy to tak jest. I to stwierdzimy. I dalsze to jest aranżacja ogrodu wszędzie. To jest świetny minerał, który stymuluje do życia wszelkie organizmy żywe. To mi zbadano już naukowcy. Na AGH w Krakowie zwrócił się do mnie taki pan naukowiec, doktor, który prosił o przesłanie próbek i badał na zlecenie jakiejś firmy, czy rzeczywiście ten kwarc nadaje się do produkcji nawozów dolistnych. No i ja z nim mówię, proszę pana, niech pan mi tu zbada na przykład wodę jeszcze przy okazji, jak pan tam bada czy właściwości kwarcu, że on tam neutralizuje szkodliwe promieniowania, tak jak niektórzy radiestetyci powiedzieli, że 90%. Miałem takie strzały, że gdybyśmy wytynkowali ściany, to byśmy neutralizowali obiekt od smogu elektromagnetycznego. Były takie donosy, że będzie zagrożenie impulsem elektromagnetycznym, który nam zniszczy sieci ze słońca, który sieci elektromagnetyczne zniszczy. Takie miałem strzały, że po prostu ten impuls może być zneutralizowany i też będzie izolowany. Miałem takie myśli, żeby zrobić konglomeraty, czyli takie bloki sprasowane z kwarcu połączone żywicą, żeby to pociąć na płytki, żeby zrobić płytki kwarcowe. Kwarcowe płytki. Ale wiecie, to jest wszystko moje myślenie tu i teraz. Ale ja nie wiem, jaki jest plan, jak głęboko można to wykorzystać. Być może to, co ja mówię, to jest marnowanie surowca. Bo tutaj na przykład macie gryz kwarcowy, 4-10 mm. I ten gryz, tak jak w tej torebeczce jest, można go wrzucić do czajnika, w którym gotujecie wodę. To mi powiedział z kolei taki naukowiec, pan Szczepaniak Stanisław z Kielc, który mówi, Rysiek, najszybciej. Popakujesz w takie woreczki i ludzie niech sobie wrzucają do czajnika i nie gotują wodę po wielokroć. Nie gotują wodę i ta woda będzie przyjmowała krzem i związki znajdujące się w tym do tego, by uszlachetniać wodę, by dostarczać sobie krzemu do organizmu. Super sprawa, woda krzemowa. Więc zastosowań jest mnóstwo, a może być jeszcze więcej. Woda, inhalacje, różne warianty stosowania tej wody. Prysznice, kąpiele, sauna, gdzie oddychamy, inhalacje. Miałem człowieka takiego, który był sparaliżowany od pasa w dół po wypadku samochodowym. Przyjechał do mnie i mówi, że on wyczytał i nawet się dogadał z tym Discovery Channel, że oni będą filmować proces jego zdrowienia, że czucia nerwowe będą się regenerować pod wpływem kąpieli w wodzie w basenie zbudowanym z tego kwarcu. Ja próbowałem z nim dyskutować, ale facet był tak obcykany, że po prostu jest to możliwe. Myśmy się też zwrócili do pani Kuczyńskiej, Various Monks, taki zespół był. Pani Kuczyńska, piękna piosenkarka, doznała ciężkiego wypadku, jest sparaliżowana od pasa w dół. My to badaliśmy ją, że możemy spróbować jej pomóc przy pomocy właśnie takich terapii z użyciem tej wody.
No niestety ona tam chroniona jest przez takiego prawnika, który stwierdził, że nie możemy jej dać nadziei w sensie takim, że jest to niepewne, a jeżeli ta nadzieja w niej wzrośnie, to po prostu załamie się. A nam wyszło, że jej możemy pomóc. I po prostu my staramy się pomóc różnym ludziom. Też akcję zrobiliśmy taką, na pewno Państwo słyszeliście, taka Madeleine, młoda dziewczynka, 3-letnia Angielka, zginęła w Portugalii, byli podejrzani rodzice, że oni ją tam coś tam się stało i ten mój Józek Urbanek z Odrzykonia mu dzwoni, no Rysiek, ona żyje, trzeba, ja tutaj mam cynki, tu wizję, że ona, tu możemy ją szukać. Ja tu starałem się poszukać jakiegoś wizjonera, jeszcze wtedy ich nie znałem, tak byśmy ich zlokalizowali, dziewczynkę ekspresowo. Czy ona żyje, czy nie żyje. W każdym razie być może on odebrał jakiś głos jej duszy, która gdzieś szwenda się, bo została jak pies zakopana gdzieś tam. I po prostu próbowaliśmy też i pomóc w ten sposób. Przy użyciu chcieliśmy to robić przy pomocy medium, ale nie mieliśmy tego medium, nie mieliśmy operatora. No dzisiaj mamy. Czyli mamy nieograniczone możliwości. Spirala. Spirale, tak jest. Wracam do spirali. Więc my tu stworzyliśmy spirale kwarcowe. Spirala. Najpierw tworzyliśmy kręgi kwarcowe. W związku z tym, że życie wszelkie we wszechświecie toczy się po spiralach, wszyscy widzimy te ślimaki. Co prawda są zdania uczonych podzielone, że spirale lewoskrętne, prawoskrętne, ale nie wiem, gdzie jest prawda, bo tak jak dzień i noc, jak minus i plus, spirala lewo i prawo, to wszystko się składa na całość. To jest to, bo jak od dołu popatrzysz, jest odwrotnie niż od góry, także tak. Ona jest taka sama. Nie? Czyli my, Józek, ustalał, jaka to być spirala, lewo czy prawo skrętna, on po prostu dobierał to do danej osoby. Mhm. Mi bardziej pasuje prawo skrętna spirala, ale były osoby, którym lewo skrętne. I stworzyliśmy takie spirale. Można je oglądać. W Sadach 44 koło Ślęży jest taka miejscowość Sady 44 Agroturystyka, tam Państwa Kowalczykowie. I tam jest zrobiona spirala 95-metrowej średnicy, gdzie już w tych sadach się odbywają wszystkie warsztaty w tej spirali. Rzeczywiście ludzie przyjeżdżają, wyczuli, że jest tam specyficzny wir. Co prawda z panią Wolski wymieniałem poglądy na temat spirali, ona bardzo ostrzegała przed tymi spiralami. Dlatego, że mówiła, że to jest potężna energia, ale z drugiej strony nie zdyskutowałem z nią dalej, bo ona tylko mailem to, czyli tam słowami. Natomiast my to zbadaliśmy na swój sposób, że wszystko zależy od intencji, jaką włożymy, tworząc to coś. Jeżeli tworzymy to coś w dobrej intencji, mając na celu dobro, jakiekolwiek by ono nie było, to tak będzie działać. Jeżeli ktoś by tworzył złej intencji, to może ona robi dużo zła. Natomiast mogę powiedzieć, na razie nie powiem, gdzie to jest, ale mogę powiedzieć tak, że stworzyliśmy we wrześniu taką spiralę, tu niedaleko na Dolnym Śląsku, 9-metrową. Przed przystąpieniem do działań zostaliśmy zawiezieni w pewne miejsce odległe od tego miejsca, gdzie ta spirala powstała, do takiego obiektu, gdzie ludzie sygnalizowali bardzo negatywną energię już na samej ulicy, a to od ulicy obiekt oddalony dosyć sporo. I obiekt, który tam stoi, to jest obiekt, który ma, tak jak kościół wygląda, ma takie okna jakby kościół, ma spicaste anteny, takie złote, tak jakby transmitery energii. No i co najdziwniejsze, na podejściu stoją takie ciekawe rzeźby kamienne. Czyli to jest tak, jakby takie coś, takim odwłokiem, ogon do góry i 7 ubów wystaje z tego i to tak stoi naprzeciw siebie i ludzie przechodzą tędy. I później jakiś cokół stoi. Ja nie wiem, co tam się dzieje. W każdym razie, no, poznawczo my, badacze, sprawdziliśmy, co to za energia jest tam. No, a później zaczęliśmy się zabierać za zabudowanie tej spirali. Kurczę. W życiu nie widziałem niczym, nie wyglądałem tak. Dotąd w błocie. Dotąd. Deszcz padał, umrusany. To górski teren. Niesamowita historia paplania się w błocie.
i tą spiralę tworzyliśmy, musieliśmy ją zrobić. I teraz robiliśmy to w trójkę. Człowiek, który z nami robił, i pan Józek, ja i jeszcze jeden człowiek, jak tą spiralę zamknęliśmy, to ten człowiek, który opowiadał o jakichś pieniądzach, że mu się należy za robotę, za tamto, ciągle jęczał, za jakie grzechy ja to robię, nie? Jak tą spiralę zamknęliśmy, zniknął, zapomniał o jakich pieniądzach, nie chciał w ogóle nic. A my zdziwieni. Się okazało, że zaczęła energia już wirować i po prostu on nie wytrzymał, tak na nasze oko, tej energii. Ale co się dzieje dalej? Za dwa dni oczywiście pojechaliśmy sprawdzić, jak się ustabilizowała energia. Się okazało, że ten obiekt, który sprawdzaliśmy wcześniej z negatywną, pod płotem mamy zero. Mhm. Później oczywiście zaczęliśmy próbować przy pomocy takich osób, które tam mają wglądy, czy też rozmawiałem z nauczycielami, co tam się stało. Się okazało, że ten obiekt to był obiekt, którym była transmitowana energia do jakiejś konstelacji w kosmosie, nie powiem jakiej konstelacji na razie, i że ci są bardzo źli, że została im instalacja zneutralizowana. Były takie powiedzenia, że tam w tym miejscu zawsze było takie, gdzie się kultywowało zło i że energia była transmitowana dalej i że takich obiektów na Ziemi jest więcej. Że tego, że to był kilometr, powiem, kilometr oddalony. Tak się ten wir rozkręcił, że tam pozamiatał wszystko. I to wszystko oczywiście, mam nadzieję, że tu z Aleksiem i Henkiem sprawdzimy, co to były za istoty, dlaczego one, co one robiły, co one zabierały, co za energia to była, czy energia życiowa, czy jaką energię transmitowały sobie tam, gdzieś tam. No i jest dowód namacalny, że przy pomocy tej typu instalacji można oczyszczać przestrzeń. Jeżeli gdzieś znacie miejsca, gdzie macie podejrzenie, że coś jest nie teges, nie? To oczywiście oni już tu mają inne metody, żeby to neutralizować, ale jeżeli by ktoś chciał mieć swoje własne miejsce mocy na swoim własnym ogrodzie, jest to możliwe. Jest to możliwe. I to nie jest tylko tak, że kamyki się układa, kwarcowe po spirali. Nie, nie, nie. Tam jest jeszcze parę takich chwycików, które tutaj pan Józek wymyślił. Także w centralnym punkcie tej spirali jest bardzo silna energia. Ja oczywiście zrobiłem piękne zdjęcia, niesamowite zdjęcia, że jak my zamknęliśmy tą spiralę, poszliśmy, on tu z tymi tabelami poszedł tam, patrzy, co to za energia już się generuje, jak to się tam stabilizuje i kręci, to sfotografowałem takie zdjęcia, że tak jakby punkt świetny, mnóstwo punktów świetnych lecą do środka tej spirali. Takie orby, tak? To znaczy to orb to jest orb. No. Natomiast to jest kula światła, która ciągnie za sobą, tak jak kometa, ogon. I one lecą do środka i tak były ukierunkowane, że leciały do środka tego wiru. Ja widziałem coś takiego. Jeden gość mówił o UFO, jak UFO go inwigiluje i kamery sobie poinstalował w domu i w nocy po prostu właśnie to, co ty mówisz. Świetlisty taki obiekt nieduży leci sobie taką łunę za sobą ciągnie. Tak. I tak jakby zatrzymywał się, popatrzył w lewo, w prawo i dalej sobie leci. One były, wszystkie leciały tak jakby magnez uruchomi, tak jak ty tam robiliście, że tam magnez i te statki tam się leciały, to tak, to wszystko leciało do środka. I ja już taki zdjęć zrobiłem, kilka u mnie też. I to też w różnych okolicznościach, zresztą orbów to w kopalni, ja tam fotografuję bardzo dużo. Też ciekawa jest sprawa z moimi psami, które na przykład strasznie ujadają. Ja tu wychodzę, co tam się dzieje? A tu się okazuje, nikogo nie widać, a one ujadają, bo to psy widzą więcej, czują więcej i tam może coś widzą, czują. Także o spiralach to jest tyle. Też będziemy mieli tutaj w tle, widzieliście zdjęcia tych spirali. Są podane nazwiska, gdzie można je zobaczyć. Jedną można zobaczyć tutaj w Sadach 44 koło Ślęży, a drugą na Warmii. Koło Dobrego Miasta na północ od Olsztyna, dla tych, którzy mieszkają w północnej Polsce. Tam pani Zosia, która zamówiła sobie tą spiralę, po prostu dziękowała, że my poprzez stworzenie tej spirali tam wybudowaliśmy jej sanktuarium na ziemi, tam w tym miejscu. Jest niezwykle szczęśliwa, że to jest. No także no, staramy się, jak widzicie, ja staram się działać na wielu polach, tam gdzie się dzieje coś, co można dobrego zrobić dla innych. Oczywiście cierpi na tym moja rodzina, bo oni mieszkają pod Warszawą, żona z dwójką dzieci.
No, ale nie wiem, to muszę jeszcze rozkminić to z Aleksem i z Henkiem, co to jest za program na moje życie, że po prostu, że tak się dzieje, nie chciałbym ich... Tak się działo. Tak się działo, że tak się działo po prostu. Ja wiem, jest jakaś blokada też u mnie. To jest bardzo skomplikowana historia, dlatego że to miejsce, tak jak wielu mówi, to też musimy zweryfikować, że to miejsce ma niezwykłe znaczenie dla ludzi. Nawet miałem takich ludzi, którzy mówili, że my swoim własnym umysłem dzisiejszym nie jesteśmy w stanie sobie uzmysłowić, jakie znaczenie ma to miejsce dla szerszego, poza platen eternego planu. I teraz ja w tym jestem, biedny pilot, major, emeryt, który nie ma zielonego pojęcia, nie czuje tych bluesów, przychodzi do mnie mnóstwo osób, 1200, ja nie wiem, kto to przychodzi, nie mam rentgena wokół, nie wiem, czy to jest tą intencją, z tamtą intencją, tu mnie chce wkręcić, tam chce mnie wkręcić. I teraz ja ich wszystkich przyjmuję otwartością, później mam, kurde, przerabianko, co oni mi zostawili w prezencie. Byli tacy, co chcieli tu, piramidę Horusa, że wszystkie wzgórza w Polsce są zapieczętowane przez Kościół. To jedno wzgórze jest twoje prywatne. Tu można piramidę Horusa tworzyć jakiś projekt gdzieś tam. Inni przyjdą, Merkabę, tu Merkabę trzeba ustawić, piramidę trzeba ustawić. Teraz ja to nie wiem nic na ten temat, ja to wszystko muszę przerobić i teraz odnieść się do tego. Ale w związku z tym, że zostałem zaprawiony w bojach, przy okazji życia wojskowego, przy okazji budowania kopalni, spotykałem się z takimi różnymi typami, którzy chcieli mnie stamtąd wysadzić. No po prostu no, ciężki żywot jest samotnika. Ale myślę, czas przeszły znowu w życiu mnie był. Tak, ale ja cały czas szukałem, czekałem na ludzi, którzy zechcą przyjść ze wsparciem. Bo to jest ważne. To co my robimy, to co robi Zagórski, to co robi Aleks. My wszyscy jesteśmy sami. Ja to zawsze tak myślę sobie. Ty Janusz, takie rzeczy opowiadasz w tej telewizji. Jak ci się zaczną dobierać do tak zwanego tyłka, ile szabel stanie za tobą, że będą cię bronić? Nikt. Albo mało. Ja mówię, teraz my. My tutaj coś robimy i teraz narazimy się komuś, czy jesteśmy w stanie mieć, spotworzyć taką ochronę, że ci inni po prostu nas nie widzą, albo nie zechcą w ogóle wpaść na pomysł, żeby, albo stwierdzą, bo to jest, bo ten system tak działa. Jak ja podskakiwałem, tworząc kopalnię, to ci wszyscy to, kto za nim stoi? Co? Kto za nim stoi, że on podskakuje? Stwierdzili, że nikt nie stoi. Facet jest rypnięty. Rzuca się na nas i ja muszę powiedzieć, że miałem taki okres, rok 2003, kiedy zamknęli mnie do aresztu, że po prostu dostawałem takie sygnały, że ja muszę się wycofać z pierwszej linii, że nie mogę twarzą świecić. Ja teraz wycofałem się w 2003, ja tam stoję z tyłu, ciągnę za sznurki, a twarzą jest kto inny. Po prostu system był jeszcze wtedy bardzo silny i każdego mogli zniszczyć. Dlatego ja się z wodą nie wychylałem, ja się z tą kopalnią nie wychylałem. Ja odważyłem się wyjechać z wodą do ludzi w 2010 roku na Harmonię Kosmosu do Zagórskiego. I później byłem taki zafascynowany. 120 osób przyjechało mnie odwiedzić. Później pojechałem na challenging, co prawda, do Enki. A on mówi, co ty myślisz? Oni przyszli cię tam podziwiać? Czy oni jakimś uczuciem przyjechali takim pozytywnym, że chcieliby się włączyć? Co? To raczej negatywne jakieś odczucie. Taki mi zaserwował tekst. Ja mówię, no kurde. No i tak to jest. Także myślę, że my powinniśmy, którzy alternatywnie myślą, którzy chcą ten świat zmieniać, powinni tworzyć taką grupę bardzo solidarną. Więc myśląc starymi kategoriami, my powinniśmy się jednoczyć. Że rzucamy wszystko, co mamy i bronimy pewnej idei. A nie, bo te program telewizji jest, a tu you can dance. Nie, rzucamy. To jest najważniejsze, żebyśmy obudzili jak najwięcej ludzi, bo przecież moja znajoma w Jastrzębiu Zdroju, pani Mimiorczyk, zrobiła bardzo wiele dobrego. Terapie antyrakowe, preparat Anry stosowała, bardzo głęboka wiedza na temat tego i się okazuje, że ktoś uprzejmie doniósł. TVN zrobił program szkalujący, że pani nauczycielka z Jastrzębia Zdroju, z oszustka, sprzedaje wodę na raka. I oczywiście 2800 osób przesłuchanych w całej Polsce, wielkie śledztwo.
I ona oczywiście mogła się poddać karze, bo tak chcieli, żeby 5000 grzywny poddać się karze. Ona mówi, nie, ja tym ludziom serwowałam terapię, ja nie mogę się przyznać do tego, że ja ich oszukiwałam, tylko dlatego, że mieć święty spokój. Dzisiaj ma proces karny. To jest taka osoba, że sięga mi dotąd i jest dotąd, taka wielka i po prostu została z tym sama. Nie ma tych ludzi, komu pomagała. Nie ma tych innych, którzy alternatywne tutaj środowiska promują. Nie ma. Nikogo nie ma. Została sama. Musiała sprzedać dom. I nie ma. W związku z powyższym jest pytanie, gdzie są ci ludzie? Kto pomoże tym, którzy mają odwagę? Tak jak ja na przykład myślę, że miałem odwagę. Powiedziałem stop, nie zapisuję się do tego towarzystwa. Okupiłem to tym, że dzisiaj mam emeryturę kapitana, a ci, którzy byli właściwymi po linii i po bazie, mają emeryturę majora i zostaną na przykład i do końca życia ja jestem napiętnowany, chociażby finansowo, ale no, taką wybrałem drogę. Natomiast tacy ludzie, którzy mają odwagę coś mówić, coś zmieniać, musi być taka solidarność wyrobiona. Ja na tej harmonii kosmosu chciałem powiedzieć o tej solidarności, tylko ci ludzie w ogóle nie rozumieli, co chcę im powiedzieć, że po prostu musimy stanowić jakąś grupę, jeżeli chcemy coś zrobić, zmienić ten świat, to zaczynajmy od siebie, ale zarażajmy to innych. No musi być jakiś lider. Musi. Dobra, myślę, że pokryliśmy wszystkie tematy, także dzięki za piękny wykład o wodzie, o kwarcu, o UFO, spiralach, nasionach. Na dzisiaj wystarczy. Tak, jeszcze dodatkowo, tutaj nie miejcie żadnych oporów, jeśli chodzi o stosowanie wody, o... Wszystko możecie próbować zrobić przy pomocy tej wody. Tak jak teraz, dzisiaj w nocy ja tam swoimi metodami badałem, że jest tam zator, zator energetyczny, zator. To możecie włożyć ten program, żeby ta woda czyściła wszelkie zatory energetyczne, bo przecież jeżeli energia nie chodzi w organizmie, nie może być ten organizm być zdrowy. Żeby ona, czy też skorupę taką rozpuszczała, tak, tak. Miałem takiego strzała, że jeżeli tak jak Maria miała tą skorupę tam tych naleciałości, można by się rozważyć, czy można by zlecić tej wodzie także robienie i tej roboty, żeby te programy, te kody wszelkie rozpuszczała i w ten sposób. Trzeba spróbować. Jesteśmy badaczami. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.